Pytanie, czy macie potrzebę i taką wewnętrzną chęć tworzenia więzi z drugim człowiekiem, bliskości z innymi ludźmi, bliskości z drugim człowiekiem. I żebyśmy sobie tak naprawdę odpowiedzieli na to pytanie szczerze. Nie przez pryzmat obecnej pseudoduchowości, która trąbi nam na każdym kroku, że mamy niczego nie chcieć, niczego nie oczekiwać i być sami dla siebie i sami sobie wszystko dawać. Nie tego, co powiedziała koleżanka, nie tego, co powiedziała nam mama, nie tego, co powiedziała pani w telewizji, cokolwiek. Jak to jest w was? Bo nas się też odwraca coraz bardziej, znaczy właściwie to zawsze było. To zawsze było, że nas się odwraca od tego, żebyśmy sami ustanawiali swój wewnętrzny światopogląd. Po prostu po cholerę by były te wszystkie media, tak jak kiedyś był telewizorek, który ci wyznaczał wartości i w co masz wierzyć. Tak teraz mamy media takie nawet alternatywne, media duchowe, które nam mówią, jaka jest rzeczywistość. Czy do cholery jasnej, my kiedyś ustanowimy to wewnętrzne wiedzenie jako nasz kompas, damy sobie w ogóle prawo do zadawania sobie samemu pytań, w co ja wierzę, jaka jest prawda, jak ja ją czuję, czy będziemy w nieskończoność pytać zewnętrznych źródełek. Czy naprawdę uruchomimy w sobie samopoznanie, chęć, chociaż zaufanie do siebie i wewnętrzny kompas prawdy, naszego sumienia. Już pomijając tak naprawdę logiczne, trzeźwe, rzetelne ocenianie sytuacji, czyli samodzielne myślenie, które jest bardzo ważne. Jeżeli w ogóle zobaczymy w nim wartość i w ogóle, że mamy do tego prawo. Także w obecnym czasie, kiedy nas się uczy, czego nas się uczy w związkach? Nie wiem, czy wy macie też takie spostrzeżenie, ale ja mam takie spostrzeżenie, że przekonuje się nas jakby coraz bardziej podprogowo, że związki nie mają wartości, że nie możemy oczekiwać tego, że ktoś przy nas będzie, że nie możemy nic ani obiecywać, ani się spodziewać. Uczy się nas, że wszystkie związki to jest jakaś iluzja, że to jest naturalne, że dzisiaj chcesz tego, a jutro możesz chcieć czegoś innego, że to jest zupełnie naturalne, że związki się rozwalają, że ludzie przychodzą do nas tylko jako lekcja, żeby nas trochę poturbować, żebyśmy mogli się czegoś nauczyć, ale to mamy to odpuszczać z lekkością i dawać odejść, jeżeli ktoś chce odejść, że to jest takie zupełnie naturalne. Ja się trochę przeżegnałam, jak zaczęłam obserwować też pewne osoby w mojej przestrzeni, że to jest takie naturalne, że na przykład ktoś na przykład jest z kimś, ale mówi, że tak naprawdę nie jest, że dzisiaj jest tu, jutro może być tam, że możemy tworzyć różne związki w tym samym czasie, że to jest takie naturalne, że coś się kończy, trwało chwilę, ale widocznie miało być tylko na chwilę i odchodzi, że dzisiaj jestem tu, ale kiedy jest coś nie tak, to jestem już gdzieś indziej, następnego dnia, że o nic nie walczę, że o nic się nie staram, że jeżeli coś jest nie tak, to po prostu to zakończam i szukam czegoś, co będzie dla mnie lepsze, z jednoczesnym praniem na mózgu tak naprawdę, że mamy niczego nie chcieć i niczego nie oczekiwać, tylko skupiać się na sobie. Wiecie, tego jest dużo, ja tylko liznę, ale uczy nas to tak naprawdę, zniechęca nas to do budowania jakichkolwiek więzi. W ogóle słowo więź już jest teraz tak naprawdę owiane, że tak powiem, złą chwałą. To znaczy, powiedziałam to tak dziwnie. Jest po prostu owiane czymś
nieatrakcyjnym, taką energią czegoś nieatrakcyjnego. Kojarzą nam się z czymś niefajnym. I te wszystkie wartości dotyczące budowania więzi, budowania swojego gniazda z innymi ludźmi albo z drugim człowiekiem, budowania przyjaźni, gdzie ceni się wartości takie jak lojalność, gdzie ceni się takie wartości jak wytrwałość, jak komunikacja, gdzie ceni się takie wartości jak branie odpowiedzialności każdy za siebie, gdzie ceni się moralność, gdzie ceni się to wewnętrzne sumienie, wytrwałość, powiedziałam to słowo, budowanie czegoś razem w związkach, gdzie naturalną rzeczą jest to, że mam oczekiwania, bo w relacjach partnerskich nie ma czegoś takiego jak miłość bezwarunkowa. Miłość bezwarunkowa do drugiego dorosłego człowieka moim zdaniem o tyle jest niemożliwa, że to by oznaczało tyle, że nie, kompletnie niezależnie od tego, co ta osoba zrobi i jak mnie traktuje, to ja nie będę stawiała granic, a będę kochać. Moim zdaniem i z mojego doświadczenia to nie działa, bo wtedy jesteśmy podatni na przemoc i na tak naprawdę niedbanie o szacunek do samego siebie. Bo w zdrowych relacjach umiejętność stawiania granic właśnie świadczy miłość. To jest umiejętność stawiania granic, miłość, dojrzała miłość dorosłych, między dorosłymi ludźmi, czy to partnerska, czy to w przyjaźniach, polega na tym, że my umiemy stawiać granice, że my umiemy w ten sposób zadbać o samego siebie, uszanować siebie i tworzyć pewne zasady, na których te relacje się opierają. Miłość bezwarunkowa to jest miłość do matki na przykład do dziecka, albo rodzica do dziecka, gdzie po prostu kocha się to dziecko za to, że jest nie, mimo że jest niedojrzałe, ale czymś innym jest miłość między dwojgiem dorosłych ludzi, którzy biorą za siebie odpowiedzialność. Bo to jest bardzo delikatna i śliska linia. Jeżeli my wierzymy, że w relacjach mamy kochać bezwarunkowo, cokolwiek się wydarza, to my stajemy się tak naprawdę taką bezładną masą, która może być przestawiana jak krzesło, która może być traktowana w jakikolwiek sposób i będzie cały czas sobie wmawiała, że musi jeszcze bardziej kochać, że im bardziej ktoś kopie nas i nas traktuje właśnie bez szacunku, tym bardziej my mamy tą osobę kochać. To jest taka pułapka, to jest taka śliska linia, to jest taka droga, która wiedzie nas donikąd, bo potem są takie sytuacje, że chcemy być coraz bardziej doskonali w tej miłości. I wydaje nam się, że miłość to jest jedzenie z jednej michy nawet z wrogiem. Tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek nienawidzieć, ale nawet Jezus umiał stawiać granice. On nie szedł do tych, którzy go poniżali. Już wspominając fakt, że to oni przyszli do niego, ale chodzi mi o to, po niego. Mówię teraz symbolicznie, jako tą historię, która bardzo dużo, z której bardzo dużo możemy się nauczyć. Aczkolwiek i tak jest moim zdaniem owiana tajemnicą ta jego śmierć i tam... Nie, dobra, nie będę może poruszać teraz tego tematu. W każdym razie chodzi mi bardziej o stawianie granic, że on nie jadł z nieprzyjaciółmi, on mówił wprost, co myśli o faryzeuszach, on umiał czytać ludzkie serca i wiedział, z kim ma iść. A nasza obecna pseudoduchowość uczy nas tego, że tak naprawdę możemy jeść z jednej michy z wrogiem, z kimś, kto nam źle życzy i jeszcze go kochać i wpuszczać do swojej przestrzeni, jednocześnie niczego nie oczekując, nie stawiać granic i niczego nie chcieć. I dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, jak tak obserwuję sobie ludzi, których ja spotykałam, ale też to, co się dzieje w relacjach innych, dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że po pierwsze, dajmy na to kobieta, która jako kobieta chce mieć rodzinę i to jest naturalne, że kiedy kobieta się łączy z kimś seksualnie, to chce tej wyłączności,
tego partnera, to jest taka nasza naturalna, taka nasza biologia, że chcemy trwałości, że chcemy poczucia bezpieczeństwa, że chcemy lojalności, że chcemy mieć tą osobę dla siebie na wyłączność, a obecna pseudoduchowość uczy nas, że to jest słabe, że to świadczy źle o nas, że to nie jest naturalne, że zupełnie naturalne jest to, że ktoś dzisiaj z tobą jest, a jutro stwierdzi, że odchodzi, że to jest naturalne, że nie mamy niczego oczekiwać i niczego chcieć, że to jest naturalne, też to już w ogóle jest po prostu cios poniżej pasa, kiedy nam się wmawia na przykład, że dajmy na to przyjdzie do ciebie ktoś, kto ciebie zdradzi, kto ciebie kopnie, kto przekroczy w jakiś sposób twoją granicę i potraktuje cię źle, ale jest ci wmawiane, że przecież ta osoba nic ci nie zrobiła, przecież to, że ty się źle z tym czujesz, to znaczy, że ty masz coś nieprzerobione, że to jest twój problem, a ta osoba miała prawo się tak zachować, to w ogóle nie jest jej, tylko twoje. Zobaczcie, jaki w tym tkwi absurd, bo dochodzi do sytuacji, że dosłownie, ja tak teraz to przerysowuję specjalnie, ale wręcz dochodzi do sytuacji, że ktoś na przykład podejdzie i cię kopnie, albo dajmy na to, wyzwie cię, albo cokolwiek tobie zrobi, co jest takim jawnym przekroczeniem twojej granicy, albo cię po prostu zdradzi, okłamie, oszuka, a jest ci wmawiane, że to ty masz problem, że skoro ty na to reagujesz, na przykład smutkiem, albo złością, albo ci się coś nie podoba w tym, jak ta osoba się zachowała, to nie świadczy o niej, tylko o tobie, że ty masz jeszcze dużo nieprzerobione, że coś jest nie tak w twoim postrzeganiu, że miałaś za dużo oczekiwań, że to jest lustro, jeszcze mało tego, bo nam się wmawia, że to my nie umiemy sobie z tym poradzić, skoro mamy jakieś emocje w danej takiej sytuacji i że to nie świadczy o tej osobie, tylko totalnie o nas, że to jest tylko nasze i musimy sobie z tymi emocjami poradzić sami, bo tamta osoba nie bierze za to odpowiedzialności, cała odpowiedzialność jest zwalona na nas, to jeszcze bardzo często słyszymy takie słowa, że... Teraz zgubiłam myśl. Też chodziło mi o to, teraz zgubiłam tamtą myśl, ale generalnie, jeżeli na przykład w takiej sytuacji okażesz złość albo niezadowolenie, to często słyszysz, że to twoje ego wyrąbało, że jeszcze nie jesteś wystarczająco oświecony, oświecona, nie masz wystarczająco miłości, nie masz wystarczająco samoświadomości, jeszcze jesteś na takim etapie, że nie wiesz, czym jest miłość, że jeszcze masz tutaj dużo do przerobienia, bo ta złość o tym świadczy. Ktoś, kto jest oświecony, to już tej złości nie ma, bo wszystko i wszystkich akceptuje, na wszystko się zgadza i niczego nie chce. Ktoś, kto nie jest oświecony, w sytuacji przekroczonych granic reaguje złością. Ktoś, kto nie jest oświecony i świadomy, ma oczekiwania, mu się to wtedy nie podoba, czuje emocje. I zaraz, zawróć, bo kiedy czujesz emocje, nas się w tej sytuacji, robiąc coś takiego, ograbia z naszych ludzkich odczuć, a emocje to są sygnały. Złość się pojawia wtedy, kiedy są przekroczone nasze granice, po to, żeby tak naprawdę pomóc nam ustanowić te granice. Jeżeli my szanujemy swoje granice, jeżeli my szanujemy siebie, to zadbamy w tej sytuacji o to, po pierwsze, żeby wyrazić swoją prawdę, zadbamy o tą swoją złość, nie wyrzucając jej do kosza, tylko przyglądając się, co ta złość chce mi powiedzieć, bo złość przychodzi zawsze tam, gdzie nie są ustanowione granice, gdzie są przekraczane granice, gdzie nie są szanowane przez kogoś albo przez nas samych nasze wartości i potrzeby. Nie jest niczym złym posiadanie wartości i potrzeb, naszych ludzkich wartości i potrzeb, tak samo jak nie jest niczym złym posiadanie ludzkich emocji. Nas się ograbia z naszego człowieczeństwa w bardzo zaawulowany, manipulacyjny sposób. Bo kiedy człowiek, samoświadomy człowiek, ale naprawdę samoświadomy człowiek, nie taki, który się poddaje
tej jawnej, chamskiej, już naprawdę wręcz powiedziałabym podłej manipulacji, obserwuje siebie, to weźmie pod uwagę tą złość, przyjrzy się jej i stwierdzi: hola, hola, moja granica została tu przekroczona. Ja tego człowieka, ja teraz temu człowiekowi powiem, co myślę, ustanowię pewne zasady i wyrażę moje wartości i to, co ma dla mnie znaczenie. I wtedy, jako dojrzała osoba, zobaczę, jak ta osoba się do tego odniesie. Bo jeżeli ta osoba zrozumie, że przekroczyła moją granicę i uszanuje moją potrzebę, moje wartości i zachowa się w sposób dojrzały, czyli na przykład powie mi: słuchaj, przepraszam, rzeczywiście, rozumiem, nie powinna była się tak zachować. Albo nawet jeżeli powie nam: słuchaj, ja mam inne wartości, ja się z tym nie... po prostu ja chcę tego, a nie chcę tego, ale generalnie z szacunkiem do nas samych powie: słuchaj, przepraszam, ale po prostu ja inaczej patrzę na świat, chcę innych rzeczy w życiu, to wszystko jest dojrzałość. I wtedy możemy się odnieść do sytuacji zupełnie z innego punktu widzenia, oceniając fakty i rzetelnie patrząc na to, co mówi nam ta druga dojrzała osoba, i wtedy wiedzieć, jak się zachować. Ale jeżeli w takich sytuacjach jest nam wymawiane, że nasza naturalna ludzka potrzeba do komunikowania swojej prawdy jest czymś złym, już nie wspominając o tym, że nasze emocje są czymś niewłaściwym, bo świadczą o naszym nieoświeceniu, no to jest po prostu, powiedziałabym, wręcz śmieszne. I nie chcę tego bać się już nazywać, znaczy ja się nie boję, ale chcę nazwać to po imieniu, mimo tego, że mogę być tu obrzucona, kurde, pomidorami, bo już naprawdę mam to gdzieś. I ja z tego pociągu wysiadłam jakiś czas temu, z niektórych przestrzeni nadal wysiadam, bo po prostu nie zgadzają mi się drobne w kieszeni, kiedy tego słucham i kiedy słyszę na przykład o... A wiem, co miałam jeszcze powiedzieć, o zasadzie lustra. Jeszcze właśnie taka bardzo ważna rzecz, że to jest też absurd, kiedy na przykład ktoś przychodzi do Twojego życia i będę mu podawać taki bardzo banalny przykład i Cię kopie, albo dajmy na to przychodzi i Cię okłamuje, potem to wychodzi na jaw, ale według zasady lustra, które bardzo dużo ludzi rozumie dosłownie, zbyt dosłownie, dopatrują się później: ej, to jest lustro, czyli Ty taka jesteś. Teraz przypatrz się, gdzie Ty oszukujesz innych ludzi, gdzie Ty jesteś kłamczuchą, gdzie Ty jesteś kłamcą, gdzie Ty na przykład jesteś narcyzem, gdzie Ty jesteś taka dokładnie jak ta osoba, która Cię w ten sposób potraktowała, gdzie Ty kopiesz innych ludzi. I nie ma nic złego w takiej rzetelnej ocenie siebie, i to jest taka, wręcz powiedziałabym, higiena osobista własnej moralności, żeby się sobie przyglądać, czy ja czasem nie przekraczam czyichś granic. Ale to wcale nie znaczy, że zasada lustra działa tak dosłownie. To wcale nie oznacza, że zasada lustra zawsze obowiązuje w każdej sytuacji, bo nie dajmy się zwieść absurdom. Jeżeli na Twoje podwórko wjechałby czołg, albo kurde, nie wiem, dajmy na to, sąsiad zacząłby Ci na Twoje podwórko wjeżdżać z piłą mechaniczną i ścinać Ci wszystkie Twoje posadzone drzewa i kwiaty, no to według tej zarąbistej pseudoduchowości obecnej, to po pierwsze powinnaś mu na to pozwolić, nie mieć żadnych oczekiwań, pozwolić mu ściąć doszczętnie swój ogród, jeszcze mu za to podziękować i jeszcze w ogóle usiąść i stać się lepszą wersją siebie, pokazać, jak bardzo potrafisz kochać, nie stawiając żadnych granic, i jeszcze sobie do tego na koniec dojebać, za przeproszeniem, dowalić, pytając siebie: o Boże, to w takim razie to jest lustro, czyli ja taka jestem, więc ja tym bardziej mu na to pozwolę, co on robi, i jeszcze w sobie znajdę winę za to. Kochani, trzeźwość myślenia. Mądrość i wewnętrzna spójność, zaufanie sobie, to jest coś, o co woła obecny świat.
taki apel. To zabrzmiało teraz patetycznie, ale może takie ma być. W całej mojej, kurde, tendencji do sarkazmu, do śmiania się z różnych rzeczy, mówię to całkiem poważnie. Ocknijmy się. Bo tu też nie chodzi wcale mi o to, że wtedy masz wypaść z chaty i zciąć sąsiadowi głowę tą piłą mechaniczną. To kompletnie nie o to chodzi. Ale chodzi naprawdę o trzeźwość widzenia. My jesteśmy tak hipnotyzowani, my jesteśmy tak mamieni, my jesteśmy tak robieni w balona, co nam świetnie pokazała sytuacja z tym naszym kochanym rozprzestrzenionym w powietrzu panem C sprzed kilku lat, gdzie po prostu to było cudownie, mogliśmy zobaczyć, jak bardzo jesteśmy po prostu baranami prowadzonymi na łeb, na szyję, na rzeź i totalnie wierzymy we wszystko, co nam się mówi. To był test. Oni zrobili na nas świetny test, żeby zobaczyć, na ile jesteśmy podatni na manipulacje. I świetnie im pokazaliśmy, że jesteśmy po prostu totalnie podatni na to, co nam się mówi. Że jesteśmy naprawdę baranami, które samodzielnie nie potrafią myśleć i robią wszystko, co im się każe. Więc test przeszedł znakomicie, ale z drugiej strony ja mam cały czas nadzieję, że właśnie, bo wiem, że dużo ludzi w tym okresie się obudziło, bo zobaczyło, czym to skutkowało, zobaczyło to zupełnie z innej perspektywy, więc paradoks jest taki, że to całe zachowanie ich pomogło wielu osobom się obudzić jeszcze bardziej. Ale jesteśmy atakowani, że tak powiem, z każdej strony, czy to poprzez właśnie takie zagrywki, czy to poprzez naszą pseudo-duchowość, która po prostu wlewa nam się drzwiami i oknami, wystarczy otworzyć internet, Facebooka, Instagrama i wszelkie portale tak zwane też alternatywne, które w dużej mierze były zawiniętym w nowy, złoty papierek, na który się super złapaliśmy, bo zaczął się pięknie. Ta manipulacja zaczęła się bardzo pięknie pod przykrywką wolność, miłość i nowy świat. Ale gdzie to dalej idzie, to już sami oceńmy. Każdy naprawdę szczerze przez pryzmat swojego serca, swojego sumienia, swojego wewnętrznego czucia, ale też logiki, trzeźwości i takiej naprawdę rzetelnej pracy naszego umysłu, który wbrew temu, co nam się mówi, ma wartość, jeżeli chodzi o logiczne myślenie. Jeżeli chodzi o rozsądek, bo nam się wmawiało, że wiecie, to już umysł do boksa. Umysł jest B. Wszechogarniająca akceptacja. Nam się prało mózgi przez ostatnie lata, że po prostu akceptacja, wszystko akceptuj, bo jeżeli ty nie akceptujesz wszystkiego, to znaczy, że jesteś bardzo nieświadomym człowiekiem. No zastanówmy się jeszcze raz, czy to naprawdę o to chodzi. Czy nam się w ten sposób, nas się kastruje w ten sposób z naszego samostanowienia, z myślenia, z samodzielnego myślenia, czy nas się kastruje tak naprawdę z naszych wszelkich granic i ochrony siebie samego. No bo właśnie to, czego nas uczy pseudoduchowość o granicach, to tyle, że lepiej tych granic w ogóle nie mieć. Lepiej tych granic w ogóle teraz nie mieć, a już broń Boże nie wyrażać takich odczuć jak złość, jak dezaprobata, jak powiedzenie nie, nie życzę sobie takiego traktowania na przykład. O samodzielnym myśleniu mówiłam przed chwilą, czego nas to uczy o emocjach, o własnym czuciu też mówiłam przed chwilą, czego nas to uczy właśnie o logicznym myśleniu też mówiłam przed chwilą i o umyśle. Jeszcze właśnie o tych wersjach, może tych coraz lepszych wersjach siebie, to już mówiłam w ostatnim filmie, że to jest takie podprogowe programowanie nas na narcyzm, który chce być ciągle prowajderem tej iluzji,
tej fałszywej tożsamości, jacy to jesteśmy idealni, nie widząc naszej takiej ludzkiej naturalności, kruchości, bo jak się zatrzymujemy w tej naszej ludzkiej normalności,